Sebastian Fabiański to nie tylko legionista mimo woli. Cześć, tutaj Piotrek, a przed wami nowy odcinek Top Multi Kino, w którym przyjrzymy się najciekawszym rolom faceta, który potrafi zagrać psychopatę, zatańczyć i rozwiązać kryminalną zagadkę. Albo, jak w Legionach, wcielić się w dezertera miotającego się po Polsce, walczącej o odzyskanie niepodległości. W filmie dzieje się bardzo dużo, więc jeśli macie ochotę na porządną polską superprodukcję, to czym prędzej kupujcie bilety do Multikina. Sprawdźcie też naszą recenzję Legionów. Link w opisie oraz na końcu odcinka. A tymczasem przypomnijmy sobie, którymi rolami na wielkim ekranie zachwycał nas Sebastian Fabiański. Panie Dulskie w reżyserii samego Filipa Bajona perfekcyjnie wykorzystały aparycję Sebastiana Fabiańskiego. Aktor jest tutaj niepoprawnym uwodzicielem, który po prostu nie może się powstrzymać. Zaraz wróci pani. Nie wróci. To za głupie aluzje. Wiecie, kto także nie mógł się powstrzymać? Cukier z Pitbulla Niebezpiecznych Kobiet. Fabiański zaprezentował tutaj rzadką w polskim kinie realistyczną kreację psychopaty, który, troszkę jak Joker, uwielbia, gdy świat płonie. Nasz rodzimy jeziorak bywał nazywany polską wersją serialu Dochodzenie i trzeba przyznać, że coś w tym jest. Wieje chłodem, tajemnice skrywają tajemnice, a Fabiański przerzuca się ripostami z Jowitą Budnik. W zeszłorocznym Kamerdynerze Fabiański, troszkę jak w Legionach, zagrał wyrzutka rozsmakowanego w zakazanej miłości. Na dokładkę piękne kaszubskie krajobrazy i fascynująca historia świata, którego już nie ma. Moim imieniem zaczekaj. A na koniec przykład całkowicie oderwany od rzeczywistości. Sebastian Fabiański czasem chciałby sobie po prostu zaśpiewać i zatańczyć, czego efektem był film Hashtag Wszystko Gra. No, a skoro wszystko gra, to chyba spoko, co nie? Na Legiony zapraszamy do Multikina, ale najpierw, jeśli chcecie, dajcie suba i lajka. Dzięki i do zobaczenia. Gramy o wszystko.